Jesteśmy od niedzieli na obozie w Kleszczowie. Jeżeli chodzi o aspekt taktyczny, koncentrujemy się na tą chwilę nad pracą nad defensywą, formacyjnie, całościowo, także interformacyjnie w dwóch wariantach, w ustawieniu 1-4-1-4 oraz w ustawieniu 1-4-2-3-1. Które dla nas jest nowym ustawieniem, bo wcześniej za mojej osoby graliśmy większość meczów z jednym defensywnym pomocnikiem. Zdarzyło się kilka meczów na dwójkę napastników, ale te ustawienie, które mówię, jest takim mocnym punktem coachingowym właśnie w tym okresie przygotowawczym. Jeżeli chodzi o pracę motoryczną, dużo pracujemy nad stabilizacją, nad prewencją, zapobieganiem kontuzjom. Mamy przewidziane, czyli jesteśmy już po jednym treningu na siłowni i mamy jeszcze jeden trening na siłowni przewidziany. Dużo zajęć mamy również funkcjonalnych, tak jak mówiłem, dużo zajęć typu Tabata, także wieczorem relaksacyjne elementy, mindfulness i yoga i generalnie, jeżeli chodzi o motoryk. Oczywiście są też wstawki wysokiej intensywności realizowane na boisku w różnej formie. Jeżeli chodzi o warunki, no to warunki okołoboiskowe są optymalne. Mamy tutaj zapewnioną dobrą odnowę biologiczną, mamy do dyspozycji baseny, sauny, zimną wodę. Jest z nami trzech fizjoterapeutów i na pewno muszę ich bardzo mocno pochwalić, bo jest to chyba najbardziej zapracowana trójka w naszym klubie. Oczywiście wszyscy pracują. Zawodnicy to jest wypoczynek, praca. My trenerzy mamy wydłużoną pracę, ale nie mamy tak dużych intensywności jak zawodnicy na treningach, ale jeżeli chodzi o fizjo, to w zasadzie od rana do późnej nocy są cały czas do dyspozycji zawodników i zawodnicy bardzo mocno z nich korzystają i to jest na pewno, to jest ich czas i jestem pełen podziwu, jak ta praca z ich strony jest realizowana. W piątek po treningu i po kolacji spakujemy się i pojedziemy do Opola, żeby zagrać sparing z GKS-em Katowice, byśmy ten etap właśnie tym sparingiem zamknęli, a po meczu z GKS-em Katowice zostanie nam jeszcze okres bezpośredniego przygotowania się do ligi, do pierwszego meczu ligowego z ŁKS-em, ale oczywiście przygotowujemy się do całej rundy. Mamy mecz zaległy z Widzewem, czyli dwa razy zagramy z Widzewem, a tych meczów przed nami troszkę. Przyjechał do nas, jestem bardzo szczęśliwy i cały sztab jest bardzo zadowolony. Szymon Drewniak, Szymon podpisał kontrakt, dojechał do nas na obóz i jest z nami. Bardzo wartościowy piłkarz, o którego bardzo mocno zabiegaliśmy. Szymon się też cieszy, że do nas dołączył. Stworzymy mu dobre warunki do rozwoju, do tego, żeby nam pomógł, do realizacji naszych planów. Wiadomo, Bonecki odszedł, Drewniak przyszedł. Tak jest w piłce, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Żak do nas doszedł, też zakontraktowany piłkarz, który z nami już bardzo fajnie pracuje. Dwie bramki w trzech sparingach, też mocny akcent pokazuje, że walczy o miejsce. Młodzież z Surzyn, Klimek fajnie się wkomponowali w pracę, liczymy, że z nami zostaną. No, myślę, że jestem zadowolony i powoli już też tęsknię za Opolem, za Śląskiem, ale do piątku poświęcamy się pracy, w sobotę sparing, później dwa dni wolnego i jak to w piłce nożnej, w życiu, cały czas życie i piłka się toczy dalej.